Dzień dobry, dzisiaj Stella na świecie, prosto z Ameryki. Julia Noyes jest naszym gościem. Słychać mnie dobrze? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ty jesteś w tych Stanach takich północnych czy południowych? Gdzie ty jesteś konkretnie? Tak, ja jestem w północnych Stanach, w stanie Massachusetts dokładnie. To jest koło Bostonu. Mieszkam około godziny od Bostonu. No to jest trochę odległości od Polski. Jak ty się tam znalazłaś w ogóle? Jak to wyszło? Tak, 13 lat temu moja rodzina się przeprowadziła do stanu Massachusetts i tak już zostaliśmy. Chodziłam tutaj do szkoły, do liceum, a potem po prostu kontynuowałam z koledżem i nie wiem, skończyłam college, zaczęłam pracować i tak jakoś wszystko poleciało przez te ostatnie 13 lat. Okej, okay. Ja high school z Ameryki to znam tylko z seriali, tam Beverly Hills 90-210 i różnych innych. A właśnie jak wygląda taka szkoła średnia i później, wiesz, studia? Jak ty wspominasz ten czas, jak byłaś w szkole? Tak, jeżeli chodzi o jak to wygląda, czy jest tak samo jak jest w telewizji, czy nie, to szkoły wyglądają bardzo podobnie do tych, które widzisz w telewizji. Są te wszystkie takie półeczki. Właśnie, te szafki, gdzie można wszystko dać, tak. I tak dalej. Tak, właśnie ma się właśnie te szafki. Jeżeli chodzi o klasy, to wygląda trochę inaczej niż w Polsce. Sami siedzicie, nie? W sensie macie taką ławkę, że tylko ty siedzisz, tak? Nie jesteś... Że masz swoją własną ławeczkę, taką malutką, zamiast tak w Polsce z reguły się siedzi w dwójki, nie? Tak. Więc ma się te same... To wygląda bardzo podobnie jak na filmach i jeżeli chodzi o zajęcia, to ma się więcej po prostu... Więcej, możesz sobie wybierać, które klasy chcesz wziąć. Oczywiście musisz mieć jakąś tam matematykę, angielski, a z reguły też w high school, w liceum trzeba mieć jakiś język, jeżeli się nie mówi w innym języku. A ja miałam francuski, ale na przykład mówię po polsku, więc nie musiałam brać języka, jeżeli nie chciałam. Mhm. Ale jest fajnie, dlatego że masz więcej wyboru, jeżeli chodzi o naukę i czego się chcesz uczyć. Aha. I później poszłaś do koledżu, tak? Tak, tak. Później poszłam do koledżu, to też poszłam w stanie Massachusetts do szkoły, która się nazywa Bentley University i poszłam na studia na zarządzanie i bankowość. Okej, okay. Czyli sprawnie zarządzasz pieniędzmi i wszystkie banki są tutaj pod twoją kontrolą, bardzo dobrze, tym bardziej w tych czasach takich niespokojnych. A powiedz mi, jak ty wspominasz Śląsk Cieszyński? Bo wiadomo, że bywałaś w tych rejonach i znasz nasz region. Jak wspominasz tamten czas, kiedy tutaj bywałaś? Tak, wspominam ten czas bardzo dobrze. Ludzie na Śląsku są bardzo mili, bardzo otwarci i serdeczni. Też się trochę uśmiałam, bo czasami ten akcent taki śląski wychodzi i raz czy dwa ciężko mi było zrozumieć niektórych ludzi, ale na ogół ludzie są bardzo serdeczni, mili i po prostu ten region jest piękny. Miło słyszeć, to naprawdę bardzo fajnie. A powiedz mi, jak przyleciałaś do Stanów i jak trochę musiałaś się zaklimatyzować i w ogóle ten taki pierwszy szok, czy były jakieś rzeczy, które cię zaskoczyły, pozytywne albo negatywne? Mi się wydaje, że miałam pozytywne rzeczy i negatywne. Jedną pozytywną rzeczą jest to, że w Stanach jest dużo różnych ludzi, że wiemy, że w Polsce większość ludzi mówi po polsku, tak? Z reguły jest tylko jedna rasa, a tutaj właśnie są ludzie ze wszystkich stron świata, tak? Są ludzie biali, są ludzie czarni, ludzie z Meksyku i fajnie właśnie mieć taką różnorodność człowieka, tak? I po prostu, jeżeli chodzi o kulturę, to nie jest tylko jedna kultura, ale po prostu taki miks wszystkich kultur, które możesz sobie po prostu wyobrazić, tak? Więc to było bardzo miłe, to było takie fajne, byłam zaskoczona tą różnorodnością, tak? I po prostu, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o języki, które tutaj są, a niektóre, nie wiem, jeszcze jedna pozytywna rzecz. Amerykanie są bardzo radośni i cieszą się życiem tak całą piersią, tak po prostu wszyscy są z reguły bardzo uśmiechnięci i bardzo pogodni.
Ale taka jeden z tych negatywów tego jest to, że Polacy może nie jesteśmy tacy, nie jesteśmy może uśmiechnięci tak do wszystkich, tak? Ale jeżeli już jesteś przyjacielem z Polakiem, to już ta przyjaźń będzie pewnie trwała do końca życia, tak? A tutaj troszkę inaczej wygląda, że ludzie z reguły są bardzo pogodni, uśmiechnięci, ale po prostu ciężej jest nawiązać taką przyjaźń, która będzie trwała po prostu, jakbyś na przykład miał przyjaciela w Polsce, tak? Że ciężej dojść do tej strefy takiej intymnej, ale jak już tam dojdziesz, to ten przyjaciel będzie na całe życie. A tutaj jest tak, że ludzie są bardzo mili, ale nie wiesz za bardzo, czy ta przyjaźń po prostu przetrwa. Mhm. Takie te relacje są takie powierzchowne, nie? Nie ma takiej tak, głębi, to dobre, tak? Dobre określenie, więc oczywiście można też są, ja mam tutaj też dużo przyjaciół Amerykanów, tak? I można po prostu nawiązać te przyjaźnie, ale z reguły ciężej jest po prostu wyczuć, czy to będzie na stałe, czy to jest chwilowe, więc to jest taka jakby różnica kulturowa, jeżeli chodzi o nawiązanie relacji i po prostu mieć, nie wiem, przyjaźnie tutaj, tak, albo jakiekolwiek inne relacje, które się tworzą pomiędzy ludźmi. Jasne, bo jest ten uśmiech, nie, keep smiling, everything is okay, tak. Everything is possible i po prostu tak. Ludzie się uśmiechają i to tak, ale nie można dotrzeć do takiej głębi, nie, tak, tak. Jest to utrudnione tak. Niż, tak, okay. Tak, ja 100% się z tym zgadzam. A jak twój dzień taki wygląda normalny w pracy? Teraz pracujesz zdalnie, czy chodzisz gdzieś do tak. Miejsca jakiegoś? Tak, ja pracuję z zawodu, ja pracuję jako analityk i od marca, chyba 13 marca pracuję z domu. I na początku nie miałam za bardzo biura, ale zrobiłam sobie biuro w domu, właśnie teraz jestem w moim biurze i już tak 8 miesięcy pracuję z domu od poniedziałku do piątku. I większość ludzi tutaj pracuje zdalnie, jeżeli mają taką możliwość. Okej. Okay. No i pewnie to tak jeszcze trochę potrwa. Jak tam u Was sytuacja teraz z koronawirusem? Tak, jest okej, okay, nie jest za ciekawie, ale mam nadzieję, że nie wiem, przez następny rok ta sytuacja się poprawi. Mamy dużo przypadków w Stanach, jeżeli chodzi o koronawirus, ale mi się wydaje, że na przykład mój stan dobrze sobie radzi z tą sytuacją, że jest takich dużo regulacji, tak, które i ludzie właśnie przestrzegają tych regulacji, co po prostu udaje, co po prostu nam pomaga przejść przez ten ciężki czas. A jak ci się żyje tak w ogóle w Stanach? Żyje mi się dobrze. Czasami naprawdę tęsknię za Polską, tęsknię za tą polską kulturą. Mi się wydaje, że najbardziej, jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia albo takie uroczystości, majówka, tak? Tęsknię się za tym, bo tutaj po prostu są święta, ale na przykład nie ma majówki, nie? Nie ma tego 3 maja. Ale jeżeli chodzi o życie, to mi się wydaje, że żyje mi się dosyć łatwo. Wiesz, musiałam oczywiście przejść przez studia, tak? To wtedy było ciężej żyć na tym poziomie, na którym bym chciała, ale teraz już po studiach wiesz, mam dobrą pracę, lubię swoją pracę i żyje mi się dobrze. A, okej, okay. No to bardzo dobrze słyszeć. Zjadłaś już tego indyka na ten wasz dzień, tak? Bo jesteśmy już po, tak, i wszystko i teraz możesz... Jakie plany masz dzisiaj, na dzisiaj? Zapytam jeszcze. Tak, dzisiaj właśnie będziemy odwiedzać naszych przyjaciół. Wiem, że koronawirus to może trochę kontrowersyjnie, ale właśnie będziemy szli na tak jakby taką małą uroczystość do naszych przyjaciół, którzy też są Polakami. A, okej, okay. No to dobrze. A jaką masz teraz temperaturę? Jaką macie pogodę? Temperatura, jak się patrzy przez okno, nie jest, to zaraz ci powiem dokładnie, bo nie, okay. nie chcę skłamać. Dobra. Temperatura nie jest za zimno, ale nie jest za ciepło. Nie ma śniegu. Aha. U nas mamy teraz 2 stopnie, więc pochwal się, ile wy macie teraz w 11 stopni Celsjusza teraz, bo wiesz, że tutaj są stopnie Fahrenheit. Tak, to macie jeszcze więcej tych Fahrenheitów, prawda? Tak. I macie mile i macie też inne tam jednostki. Dobrze, mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się na Śląsku Cieszyńskim. Może będziecie jakoś tutaj znowu bywać, może jakoś tam rodzinnie. Pozdrawiamy Cię z Cieszyna. Ty nas pozdrawiasz skąd? Jeszcze raz przypomnij. Massachusetts.
Z Massachusetts? Z okolic Bostonu. Okej, okay, z okolic Bostonu, Bostonu lepiej mi jest wymówić, okej. Okay. W takim razie życzę Ci bardzo dobrego dnia. Julia była naszym gościem. Bardzo dziękuję i do kolejnego połączenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć. Pa, pa.